O tym, co słychać w toruńskim klubie, opowie nam prezes Ilona Termińska. Na pewno interesująco rozpoczęła się liga. Jesteśmy po trzech dużych meczach, więc trochę przed nami pracy, ale myślę, że z meczu na mecz jest coraz lepiej. Wszyscy jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Na ostatnim meczu juniorskim upadł Krzysztof Lewandowski. No niefortunny zbieg okoliczności, natomiast na szczęście okazało się, że jest potłuczony, nie ma żadnych innych poważniejszych obrażeń. Rehabilituje się, do meczu będzie gotowy. Ruszyła też Liga Juniorów U24. Też ciekawa nowa propozycja dla kibiców, no i też dla nas nowe wyzwanie. My to obserwujemy, szukając nowych talentów. Nowi zawodnicy w U24, którzy pojawili się w składzie tej formacji, są zawodnikami, których testujemy, tak? I może jeden z nich zjawi się w przyszłym sezonie na pozycji U24. Natomiast ta liga dopiero ruszyła. Popatrzmy, jesteśmy po pierwszym meczu, po pierwszych meczach, tak? Po pierwszej kolejce, więc jest ogromna szansa na to, że ci zawodnicy się rozjeżdżą i że pokażą swój talent. No i wtedy będziemy patrzeć, co dalej. Chris Holder, zawodnik, który w Toruniu był od zawsze. No chluba Torunia, no, natomiast ostatnie sezony nie należały do udanych dla niego. I myślę, że ten transfer trochę mu pomoże, a przyszłość jest przed nim. No i zobaczymy. Zmiana sponsora tytularnego drużyny związana jest oczywiście z długością umowy, którą mieliśmy zawartą z poprzednim sponsorem. My szukaliśmy, no i znalazła się firma Formature, także witamy na pokładzie. Na tą chwilę jest to umowa roczna, zobaczymy, z możliwością oczywiście przedłużenia. Ruszają rundy Grand Prix, czterech z naszych zawodników jeździ w Grand Prix. No, liczę na to, że pokażą się z jak najlepszej strony, natomiast logistycznie na pewno poradzą sobie z dojazdami na mecze. W klubie szukamy nowych, rzutkich ludzi, którzy by pomogli nam przy organizacji meczu, wolontariuszy. Wszelkie aplikacje prosimy o kierowanie na adres mailowy biuro@speedway.toruń.pl. Cieszymy się, że tyle młodych ludzi generalnie interesuje się sportem, natomiast my chcielibyśmy dać im szansę, żeby przy tym sporcie być bliżej. W związku z 60-leciem klubu zapraszamy wszystkich naszych kibiców do śledzenia naszego Facebooka i stron internetowych. Będą pojawiały się konkursy i wszelkiego rodzaju informacje związane z 60-leciem klubu. Kanał Ekstraliga TV kręci dla Was. Lajkujcie, udostępniajcie. Zapraszamy do następnych materiałów.